Nie, nie, nie. Bez takich złośliwości teraz ja będę złośliwy. Proszę. Czy te memy, które się na pański temat ukazują, przyjmuje pan z radością, bo to jest dowód na pańską żywą popularność i żywiołowość, jaką książką wywołuje? Wie pan, czy jak mówił Wańkowicz. Lekki obciach? Jak mówił Wańkowicz, dobrze czy źle, byle po nazwisku. Więc w tym sensie utrzymuje mnie to przy życiu. A memy, wszystkie zresztą, tylko mnie dotyczące, mają to do siebie, że niektóre są wspaniałe, fantastyczne, z pełnym poczuciem humoru, inne są średnie, a inne są takie dosyć hamowate. Ale nie, ale nie zdradzi pan tego, który pana rozbawił? No, nawet nie pamiętam, które, ale niektóre są takie dość zabawne. Ale ma pan poczucie, że one są wszystkie takie, powiedziałbym, jednokierunkowe? No, to mnie trochę martwi, bo już oczekiwałbym od tych autorów, że trochę... Jest wódka, wódka i wódka. No tak, i w dodatku człowieka, który już wódki nie pije, w związku z tym... Nie pije pan wódki? Nie, nie. W ogóle mocno karakterowali. Na koniec tej rozmowy padła rzeczywiście sensacyjna informacja. Pan nie pije wódki? Nie, w ogóle. Żadnych mocnych alkoholi. W ogóle nic? Whisky? Nie, whisky już też nie. Koniak? Koniec, nie. Nic? Rakija? Nie, 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 też nie. To co pan pije? No wino. Jeżeli pan lubi dobre wino, to mogę zaprosić. Proszę państwa, ta rozmowa będzie się toczyła. Dziękuję państwu serdecznie. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Do widzenia.